idzie sobie tup, tup, tup. Got you wanted to. I don't believe it. Anybody feels the way I do about you now. Fajna barwa, dobrze jest. Back me, the world is on the street, down the fire, and your heart is out. I'm sure you have it, have it for, but you never really have a doubt. Już nerwy przeszły? Już jest w uderzeniu? Jest dobrze, tak, jest dobrze. Tak. Wy go znacie, to ja pytam. In all the roads you have to walk winding. Jak masz na imię? Witajcie. Dominik. Dominik, a tak akcentujesz, jakbyś ze Śląska był? No nie, z Podkarpacia. A jak się nazywa miejscowość, której pochodzisz? Rudnik nad Sanem. Z Rudnika? Nie wierzę. Myślę, że nieraz mogliśmy się spotkać gdzieś na ulicach, tylko w ogóle o tym nie wiedzieliśmy. Bardzo możliwe. Chłopie, ja też się tam wychowałem, pasłem krowy. Maryczko, ty tak kłamiesz. Marek urodził się w każdej wsi w Polsce. Zagrał w każdym mieście, urodził się w każdym mieście. No i jeszcze w każdym mieście miał dziewczynę, co akurat może być prawdą. Krzywym na nogach z Jasła do Jaśnic, przez Sanok. Sandomierz. Marek kiedyś dostał w prezencie Atlas Europy Geograficznej. To odpalił sobie na stronie, gdzie była Polska i tak sobie latał paluszkiem, wiesz, codziennie. Ja nie rozumiem, co tam się dzieje. Zakładam, że wy też nie. Mamy pojęcia. Ale jest bardzo wesoło. Jestem ciekawa, kogo wybierze. Okay. Dostajesz u nas w prezencie wyjątkowy jeden egzemplarz Globusu Polski. Znam twoje tereny, chłopie. Żarty na bok. Nie mam siły do was już, no. Kochany, widziałam minę Eddie, jak się odwróciła i cię zobaczyła. I od razu przez myśli przeszło, ale szkoda, że się nie odwróciłam. Ale nie przyzna się do tego, bo musiałaby ze mną przegrać, a to zawsze ją boli. Ojej, jej fani mają ukrytą siekierę. W związku z tym... Ja nie potrzebuję nazwać fanów do tego, żeby cię dorwać. Mam dłuższe nogi, jak cię dogonię. Będziemy się teraz licytować, kto ma dłuższe nogi czy wyższe szpilki. Ja myślę, że na oko Ale poczekaj, zobaczyć. Zobacz, ja tu przyszłam dziś po ciebie. Czy nie pasujemy do siebie, jak myślisz? Justyna, rozczaruję cię. On jest bardziej wzrokowcem niż rokowcem. A skąd ty możesz wiedzieć, kim on jest, jak dopiero co wyszedł na scenę? No to przyznaj się, czym jesteś bardziej, wzrokowcem czy rokowcem? Wzrokowcem. No i co? Jest wzrokowco-rokowcem jak każdy facet, nieważne. Śpiewasz bardzo fajnie. Witam cię w mojej drużynie, jeśli tylko chcesz do niej trafić. No dobra, teraz chłopaki. Baronik, proszę. Daję ci szansę. Jak baron Dziękuję zaczyna bardzo. Mówić, to dawaj Justynka nogi tutaj. Ja myślę, że nie muszę już dawać nikomu swoich nóg. Nasze raz zostało nogi są oddane. Krzywe, owłosione i chowamy je pod długimi nogawkami. Mamy tylko ładne dredy. Ale za to mamy fajną aurę w drużynie. Piękne dziewczyny również w drużynie. I zajmujemy się muzyką na próbach, a nie oglądaniem siebie. On celował do Barony Thompsona. Tak, bardzo. Dojrzały wokalista, bardzo dobre miejsce dla ciebie, scena muzyczna, właściwe. No Dzięki. Właśnie, dlatego powinieneś być u mnie. Na następny. Kończ wasz wstydziu oszczędź. I nadszedł czas. Myślę, że... Chcę wybrać panią Justynę. Thank you.